Słychać mnie wyraźnie. Z tej strony Tomek Piątek. Jest też z nami Ania Mitura. Tak, tutaj pani Małgorzata Kędzierska napisała, że słychać. I tak jak wiecie, drogie uczestniczki, chociaż też jest uczestnik, zapisał się też uczestnik na nasze wydarzenie. Tak jak wiecie, dzisiaj będziemy opowiadać o programie. To webinarium jest skierowane do tych osób, które z różnych powodów nie mogły pojawić się na szkoleniach stacjonarnych prowadzących do naszego programu. Także bardzo się cieszymy, że znaleźliście czas na to, żeby pojawić się tutaj, usłyszeć o tym programie, no i miejmy nadzieję też zrealizować fajne działania. Super, świetnie, że słychać. Gdyby coś przerywało, to też dajcie znać. Postaramy się temu przeciwdziałać. Mamy tutaj ukryty kabel, który możemy zawsze podłączyć do internetu i dzięki temu internet będzie szybszy. Dobrze, czyli tak. Zaczynając od pierwszego slajdu, już zapowiedziałem, że jest to webinarium ostatniej szansy z przymrużeniem oka, ale jednocześnie jest to istotne z takiego punktu widzenia też zobaczenia, na ile osoby faktycznie chcą dowiedzieć się coś o tym programie i po prostu zrealizować działania. Także musieliśmy też jakoś rozwiązać tę kwestię związaną z nieobecnością na tych wydarzeniach szkoleniowych. Tak jak już wiecie, bo też kontaktowaliśmy się z Wami, zarówno ja, jak i Ania, ja jestem też w samym programie od niedawna, bo od początku marca. Także jeżeli braliście udział wcześniej w programie Młodego Obywatela, czy też we wcześniejszym semestrze realizowaliście działanie w ramach Młodzi w Akcji, to znacie zapewne Anię Miturę. Ona też tutaj jest z nami, też zachęcamy Was do zadawania różnych pytań w trakcie. Ania będzie starała się odpowiadać na bieżąco. A jeżeli uznamy, że na przykład jakieś też pytania będą wymagały jakiegoś też bardziej głębszej wypowiedzi, czy odwołania się na sam koniec, to zostawimy je na ostatni etap tego spotkania. Trzeba powiedzieć o naszych partnerach, bo bez nich nie byłoby tego programu. To Fundacja Banku Zachodniego WBK, która jednocześnie też jest sponsorem programu, jak i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Jeżeli chodzi o Fundację Banku Zachodniego, to również w tym semestrze dzięki współpracy będziemy mieli możliwość sfinansowania, zaproszenia Was do wzięcia udziału w konkursie grantowym. O tym jeszcze powiem w dalszej części. Mogę tylko teraz jakby taką zajawkę dać, że będziemy wybierali spośród zgłoszeń około 10 projektów, które będą wsparte kwotami do około 1000 zł. Jest też Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która wspiera działania CEO dotyczące edukacji, dotyczące nauczycieli, działań z nauczycielami. No i tutaj jednym z tych działań jest właśnie nasz program. Jest też pełnomocnik rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jeżeli chodzi o kanały informacyjne, to podejrzewam, że część z Was już je zna, bo też zarówno w newsletterach, jak i na naszej stronie internetowej one się pojawiły. I to jest tak, podstawowym źródłem informacji to nasza strona internetowa młodziwakcji.org.pl, nasz Facebook, na którego zapraszam. Jeżeli macie otwarte teraz swoje Facebooki, swoje profile, to zachęcamy do tego dla tych osób, które jeszcze nie polubiły naszej strony, żeby polubiły profil. Mamy taki plan, żeby w najbliższym czasie też poza takimi informacjami, co dzieje się u nas w programie, też wrzucać relacje z Waszych działań, z tego, co dzieje się w Waszych miejscowościach w kontekście naszego programu, ale też różne inspiracje, które my jako CEO gdzieś wypracowujemy poprzez swoje działania, ale niekoniecznie też poprzez swoje działania, bo w całej Polsce dużo różnych działań, którymi potencjalnie możecie być zainteresowani, dzieje się. Do tego mamy też taką grupę zamkniętą na Facebooku Młodzi w Akcji. Tam wysyłacie zaproszenie, my Was dodajemy. Co prawda, nastawienie nasze jest takie, że ta grupa raczej jest takim tworem samodzielnym,
ale być może też w trakcie realizacji kolejnego tutaj działania, kolejnego etapu programu będziemy bardziej moderować ten proces. Wszystko zależy też od aktywności. Oprócz tego oczywiście maile i telefony do nas w zakładce kontakt na stronie internetowej i formularz relacji. Zatrzymam się chwilę przy formularzu relacji, bo on jest dla nas niezwykle istotny pod kątem też takiego monitorowania, może to jest złe słowo, ale patrzenia, w jaki sposób, jak realizujecie te działania, też zobaczenie, jak wam z jednej strony idzie, ale też przyjrzeniu się różnorodności tych działań. Poprzez sam formularz relacji opisujecie chociażby podstawowe spotkanie z młodzieżą, które odbyliście, ale też jakieś sukcesy, też jakieś przystanki w projektach, które realizujecie. Dla nas jest to o tyle ważne, że wtedy wiemy, co się u Was dzieje. Nie piszemy do Was maili, nie dzwonimy, chociaż też chętnie to robimy. To nie jest tak, że to jest jakoś dla nas trudna praca. Bardzo to lubimy też rozmawiać z Wami, poznawać specyfikę tych działań. Ale dla nas jest to istotne pod takim kątem, żeby móc chwalić się tym, co robicie. Bo my chcemy się chwalić tym, bo uważamy, że te projekty, które robicie, są fajne, że samo to, że chcecie realizować je z młodzieżą, chcecie też wspierać ten cały proces, jest po prostu fajne. I dlaczego by się tym nie chwalić? Także zachęcamy, jeżeli już realizujecie działania, bo może być tak, że po raz kolejny realizujecie albo za jakiś czas będziecie realizować, to zachęcamy, żeby zapoznać się z tym formularzem relacji i opisać na przykład pierwsze spotkanie z młodzieżą. My wrzucamy też te relacje na stronę internetową i na Facebooka. Harmonogram programu. Zaczynając od początku, rejestracja do programu w lutym i marcu odbywała się. W marcu mieliśmy szkolenia stacjonarne, to było 8 szkoleń, bodajże w 6 albo 5 różnych miastach. Kwiecień, czerwiec to realizacja projektów i tutaj te projekty, które zamierzacie zrealizować, dobrze, jeżeli, czy mogę zwiększyć czułość, tak, mikrofonu. Aha, dobra, mogę się przybliżyć. Jeszcze jakąś podpowiedzią może być, jeżeli pani ma możliwość założenia słuchawek, to też to może pomóc. Będę starał się mówić jeszcze głośniej. Teraz też powinno być trochę lepiej. Też proszę dać znać. Jeżeli chodzi o projekty, które realizujecie, no to realizujecie je do końca czerwca 2018 roku, ale wiadomo, że jeżeli zrealizujecie je wcześniej, no to też wcześniej my będziemy w stanie wam podziękować poprzez wysłanie dyplomów. Także uczulamy, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę, ale też rozumiem, że koniec roku dla młodzieży może być takim czasem, że mają więcej tego czasu na realizację innych rzeczy niż tylko tych związanych bezpośrednio ze szkołą. Tak zaznaczam, że w momencie, kiedy dostajemy od Was wypełnione sprawozdanie wraz z ankietą końcową, bo tutaj to są takie dwa dokumenty, no to wtedy na podstawie tego wysyłamy dyplomy i to najczęściej do końca lipca w tym układzie odbywa się. Zwrócę jeszcze uwagę na taką kwestię, że po pierwsze istotne jest dla nas, żeby te sprawozdania były wypełniane przez młodzież, nawet jeżeli nie zrealizujecie działania do końca, tak jak sobie założyliście, bo okaże się, że pojawiły się tam jakieś trudności, to też zachęcamy do wypełniania tych sprawozdań, bo dla nas istotny jest jakby droga i proces, który przechodzicie razem z młodzieżą, a nie do końca efekt końcowy. Super, jeżeli udaje Wam się skończyć zamierzone działanie, ale też jak wiecie w swojej pracy, często bywa tak, albo czasem bywa tak, że nie zawsze udają się te priorytety czy założone cele zrealizować. I takim przykładem jest chociażby to, że tak, przykład z ostatniego czasu, że z ostatnich relacji jedna z grup w ramach właśnie Młodzi w Akcji z tamtego semestru realizowała jedną ze ścieżek, dokładnie udostępni to. Zaplanowali sobie jakby cały proces, przygotowali filmik, przygotowali całą zbiórkę, ale na etapie formalności nie udało im się do końca dogadać z rodziną, na rzecz której po prostu chcieli pomóc.
No i nie zrealizowali do końca tego działania, ale włożyli bardzo dużo energii, czasu ku temu, żeby to się zadziało. No i my w takiej sytuacji doceniamy to, że oni chcieli to zrobić, że zrobili konkretne kroki. Także tutaj podkreślam, że też nie bójcie się, nie obawiajcie się po prostu, jeżeli nie uda wam się czegoś zrealizować, że jakby to powiedzieć. W momencie, kiedy nie uda wam się zrealizować działania, to po prostu poinformujcie nas. To nie jest tak, że grozi za to jakaś kara albo wykluczenie z programu, bo dla nas jest ważne też, żeby sobie zmapować, zobaczyć, jakie rzeczy po prostu mogą wpływać utrudniająco na realizację tych projektów. I to też pod kątem zarówno naszych szkoleń, które prowadzimy jako wprowadzające szkolenia, ale też pod kątem takiej dodatkowej oferty, którą jako CEO realizujemy poprzez webinary, o których dzisiaj też chwilę powiem, tematyczne. To znaczy, że podczas takich webinarów czy podczas takich dodatkowych działań jesteśmy w stanie jakoś odpowiadając na Wasze potrzeby, móc przeprowadzić czy jakiś warsztat, czy właśnie wydarzenie w przestrzeni internetowej. Czyli to już by było tyle, jeżeli chodzi o harmonogram. Tutaj Ania mi coś pokazuje, nie za bardzo. Aha, że prezentacja jest jakoś powiększona. U mnie się nic nie przesuwa, albo się odkręciła, nie pokazała. Aha, dobrze. Dobrze, i nie można zjechać, tak? Dobrze. Jak przeskoczę, coś się wydarzyło z prezentacją. Teraz jest na całym. Nie lepsze, właśnie. Nie mogę tego ustawić. Na tę chwilę nie mogę ustawić. Pani Małgorzata tutaj Kędzierska pisze, że u mnie jest dobrze. Tylko pytanie właśnie, czy ta prezentacja. Bo Ania przed chwilą pokazała mi, że ta prezentacja jest taka powiększona, duża i nie widać wszystkiego. Dobrze, ale to postarajmy się tak, że ja po prostu będę, jeżeli faktycznie to jest rzecz, której na tę chwilę nie potrafię jakoś wyeliminować, to będę też odczytywał czy opowiadał o tym, co jest dokładnie na tym slajdzie. Mam 4 punkty, więc chyba ok. Tak jest. Dobra, póki co na tym slajdzie dotyczącym ścieżek wszystko widać. Ścieżki tematyczne, jakie mamy w tym semestrze, to warsztaty przyszłościowe, to taśmy przyszłości, udostępnij to i ścieżka poczytajmy lokalnie. Dajcie znać w komentarzach, czy macie już jakiś pomysł na realizację, czy macie już jakieś zamierzenie co do konkretnej ścieżki. Jeżeli zapoznaliście się z naszym tym poradnikiem, jeżeli też czytając ogłoszenie spojrzeliście na treść jego i zobaczyliście, jakie tam są ścieżki, to czy jakoś coś zapaliło, czy macie. Tutaj pani Rudniak pyta, jak zdeklarować wybór ścieżki. To jest tak, że sami podejmiecie decyzję po takim webinarze. Normalnie po szkoleniu to jest tak, że my podczas szkolenia, tak jak podczas webinaru, przedstawiamy specyfikę tych ścieżek. Wiadomo, że na webinarze ten czas mamy ograniczony. Natomiast podczas samego szkolenia wstępnego to jest tak, że też proponujemy konkretne ćwiczenia. Też grupy bardziej zapoznają się z tymi ścieżkami ze specyfiką. Tam poznają też konkretne działania, które miały miejsce w ramach tych ścieżek. Tutaj opowiemy o ramach ogólnych tych ścieżek i zaprosimy Was do tego, żebyście przeczytali w naszym przewodniku, który jest tutaj, który jest do pobrania bezpośrednio na naszej stronie. I teraz też pokazuję broszurę, bo w samym przewodniku mamy 3 ścieżki, bez poczytajmy lokalnie, a mamy jako dodatkową broszurę tę dotyczącą poczytajmy lokalnie, tę 4. ścieżkę. I też zachęcamy Was do tego, żebyście nas mailowo poinformowali, czy chcecie też w wersji drukowanej te materiały, bo możemy Wam przesłać zarówno jakby te dwa
te dwie publikacje, które właśnie pokazałem, jak i plakaty, których akurat ze sobą nie mam, i oprócz plakatów jeszcze karty pracy. Tak. Dobrze, to lećmy po kolei. Jeżeli chodzi o pierwszą ścieżkę, warsztaty przyszłościowe, to od razu też powiem, że ta ścieżka, bo są tutaj dwie dotyczące przyszłości, co je różni, te dotyczące warsztatów, jak i te dotyczące taśm, to ustrukturyzowanie. Jak wejdziecie sobie w poradnik i przeczytacie o samej strukturze tych warsztatów, to zobaczycie, że specyfika tego działania warsztatów przyszłościowych jest taka, że młodzi ludzie razem ze społecznością lokalną, z różnymi grupami w tej społeczności lokalnej, zastanawiają się, w jaki sposób przestrzeń, która jest obecnie, mogłaby wyglądać za jakiś czas, w przyszłości. Przykładem może być jakiś niezagospodarowany kawałek terenu, czy być może coś, co jest zagospodarowane, ale uważacie, czy młodzież uważa, że nie jest do końca wykorzystywana. No i pewnych przykładów tutaj jest dużo, od począwszy od jakiegoś skateparku do jakiegoś miejsca spotkań dla młodych ludzi na otwartym powietrzu, do nawet jakiejś siłowni zewnętrznej. Dużo różnych przykładów. I to jest tak, że młodzi ludzie rozmawiają z różnymi grupami, zbierając te potrzeby, przedstawiając potem to, co zebrali, to jakby tą diagnozę, ale też wypracowując konkretne rzeczy, które zebrali, idą z tym do władz, czy w danej gminie, czy w sołectwie, czy w powiecie. Najpewniej to, najprędzej to będzie jednak miasto, gmina, sołectwo. No i wtedy przedstawiając to, pokazują, że rozmawiali tutaj z konkretnymi osobami, udało im się usłyszeć ten głos, udało im się zmapować to miejsce. Bardzo wdzięczne działanie i też pokazujące na przykładzie też działań, które już zostały zrealizowane w ramach naszego programu, że są takie miejsca, gdzie ta władza lokalna faktycznie dostrzega potrzebę. To nie jest tak, że młodzi tylko sobie coś z tym zrobią i nic się z tym nie wydarzy, ale są miejsca, oczywiście na pewno jest to zależne też od specyfiki danego miejsca. Są też takie miejsca, gdzie może się okazać, że na przykład wójt, burmistrz też zastanawiali się nad jakoś zagospodarowaniem jakiegoś terenu albo odpowiedzeniem na potrzeby mieszkańców pod kątem konkretnego miejsca, a młodzi ludzie to zrobili. To zrobili robotę za niego, ale też pokazując, że jest to dla nich ważne, przychodzą z tym produktem. Są oczywiście też takie miejsca, i to może się wydarzyć u Was, że ten materiał, który zostanie zebrany, dalej może się z nim nie zadziać w tym roku coś, może się nie zadziać w kolejnym, ale może w kolejnych latach, kiedy, nie wiem, będzie lepszy dialog z lokalną władzą, możecie wrócić też do tego materiału i pokazać, że taka praca została wykonana. Tak czy inaczej, zachęcam, żeby niezależnie od tego, z jakich to rzeczy będzie dotyczyło, czy małych, czy większych obszarów, czy mniejszych, to zachęcam do tego, żeby pochwalić się tym zarówno w internecie, jak i, nie wiem, podczas spotkania Rady Miasta, czy gminy, czy różnymi kanałami, nawet pocztą pantoflową. Wy jako nauczyciele, nauczycielki, opiekunowie, opiekunki macie kontakt też z różnymi osobami żyjącymi w samorządzie, w bibliotekach, w różnych miejscach. Jakby znacie specyfikę też, na co pewne osoby mogą się zgodzić, jakie mają podejście. Także zachęcam do tego, żeby ten materiał wypracowany dalej puszczać. Jest tutaj jeszcze taka informacja, że zarówno właśnie, zauważcie, zaznaczam teraz, że bardzo różnych grup. Ważne, żeby ten projekt dotyczył różnych grup, bo dzięki temu ci młodzi ludzie zobaczą, jak różne grupy, że różne grupy funkcjonują wokół nich. Często się nad tym, młodzi ludzie, my często się nad tym nie zastanawiamy, jakie grupy, jacy członkowie, członkini tej społeczności funkcjonują, co robią, a dzięki temu, że ci młodzi ludzie zmapują, że zorganizują takie warsztaty, będą w stanie poznać chociażby pracę tych różnych osób na rzecz lokalnej społeczności. Kolejne działanie to taśmy przyszłości.
I tutaj, tak jak powiedziałem, w pierwszym tym działaniu chodzi o konkretną strukturę. Zachęcam do przeczytania tej części o właśnie o warsztatach przyszłościowych w poradniku. Natomiast taśmy przyszłości są takim najbardziej, bym powiedział, elastycznym działaniem, bo one z jednej strony dotyczą przyszłości, ale też dotyczą tego kontekstu przeszłości, czyli na przykład zobaczenie jakiegoś miejsca, które funkcjonowało 10, 20, 30, może 40 lat temu, które było obecne na mapie waszej miejscowości, co się dzisiaj z tym stało? Jak dzisiaj to miejsce wygląda? Czy jest o tym jakaś pamięć? Najczęściej ta pamięć jest w dziadkach, wujkach, nie wiem, w jakichś osobach, które są starsze od tych młodych ludzi, którzy będą realizować to działanie, ale poprzez to z jednej strony pokazujemy, że ci starsi ludzie mają dużo do powiedzenia o tej lokalnej społeczności, o tym, jak działała ta lokalna społeczność kiedyś, a z drugiej strony opowiedzenie o konkretnych miejscach, osobach, bo też wiadomo, że nie da się mówić o lokalnej społeczności ileś tam lat temu tylko w kontekście miejsca. Miejsce to osoby, to konkretna tożsamość. Tutaj też za pomocą tego działania też pokazujecie, jak ważny jest dialog i poznawanie tej perspektywy osób starszych, ale tutaj jednocześnie możecie wymyślić bardzo różne też działania, niekoniecznie zbierając to w formie rekomendacji, takich jak w przypadku warsztatów przyszłościowych, tylko na przykład zastanowienie się nad jedną rzeczą, jak dzisiaj uczcić pamięć jakiegoś miejsca, czy jakiejś osoby, która ileś x lat temu funkcjonowała w tej społeczności, a trochę dzisiaj została zapomniana albo nie do końca zapisana na kartach tej społeczności. I chociażby poprzez piknik, zrobienie jakiegoś pikniku i przywołanie imieniem danej osoby, czy chociażby wykorzystanie jakiegoś folkloru lokalnego, też może być tak, że na danym terenie był język używany, którym dzisiaj się nie mówi, albo pewne zwyczaje, tradycje, o których się dzisiaj nie mówi, zorganizowanie to w formie takiego eventu, takiego wydarzenia, na które zaprosicie społeczność lokalną i pokazanie, że ci młodzi ludzie, dbając też o tożsamość lokalną, ucząc się nowych rzeczy, są w stanie też wyciągnąć różne ciekawe rzeczy z przeszłości, jednocześnie pokazując, czy to, co było w przeszłości, jest w stanie jakoś przetrwać jeszcze dalej, no bo wiadomo, że w momencie, kiedy oni zorganizują jakieś wydarzenie, kiedy zorganizują konkretne działanie, to są w stanie też być takim przekaźnikiem informacji z przeszłości do przyszłości. Kolejna ścieżka, tylko dopytam, czy wszystko widać? Jest w porządku? Dobrze, tutaj widzę, że prezentacja. Jasne, tu u Ani prezentacja nie do końca jest, a ja też nie mogę nic z tym zrobić, bo akurat mam tak skonstruowane. Nie, coś po prostu tutaj w tym okienku. Ale tak jak mówiłem, będę dopowiadał. Najważniejsze, żeby było mnie słychać i żebyście mnie Państwo słyszeli. To jest istotne. Dobra. Trzecia ścieżka, udostępnij to. To jest takie działanie, w którym zachęcamy, żeby młodzi ludzie zrobili poprzez strony, na których zbiera się pieniądze na konkretne cele, poprzez takie strony crowdfundingowe, zorganizowali takie kampanii społecznej, kampanii, w której chodzi o konkretny cel, chodzi o zmobilizowanie przyjaciół, znajomych, osób ze społeczności lokalnej i zebranie na konkretny cel pieniędzy. I to może być zarówno pieniądze na nie wiem, osoby, które chorują na coś, osoby, które potrzebują, nie wiem, wózek inwalidzki. Może to być zebranie pieniędzy na przykład na jakieś wydarzenie, które młodzi ludzie uznają za kluczowe dla siebie i dla zorganizowania. Takim przykładem może być, akurat to nie jest w ramach tego programu, ale mi przychodzi przychodzi mi taka jedna myśl z działania w jednej z miejscowości w Polsce. Młodzi ludzie w wieku 17-18 lat zbierali pieniądze na zorganizowanie festiwalu muzycznego. I dzięki temu, że puścili tę informację w lokalną społeczność, a nie ograniczyli tylko i wyłącznie tego działania do swoich znajomych,
czy konkretnych firm kilku. Udało im się zebrać pieniądze i realizują ten festiwal już po raz kolejny. I też do tego zachęcamy, może żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i nie zbierać iluś tysięcy złotych, ale żeby postarać się małymi krokami. Jeżeli wyjdzie jedno działanie, takie ze zbiórką pieniędzy, to wtedy wiadomo, że prościej jest po prostu zrealizować kolejne, być może po prostu wyżej stawiając sobie poprzeczkę. Ważne, tak jak w każdym z tych działań, pamiętajcie, że ten cel, który tutaj jest istotny w tym działaniu, na który zbierają młodzi ludzie, to żeby oni sami ten cel wytypowali. Wy możecie im pomóc w ten sposób, że zebrać różne pomysły, na co oni mogliby zebrać te pieniądze, a potem zrobić na przykład głosowanie w tej grupie projektowej, co tak naprawdę jest najważniejsze dla nich na chwilę obecną, na co zbierać te środki. W tym działaniu najbardziej będzie to zmobilizowanie przez internet, czyli tutaj z jednej strony na pewno warto za pomocą mediów społecznościowych informować. To nie jest tak, że w pozostałych działaniach nie informować, tak najbardziej informować, ale tutaj wiadomo, że z racji, że to będzie w tej przestrzeni internetowej się działo, to zachęcamy do tego, żeby dzieciaki udostępniały, młodzi ludzie, żeby udostępniali, żeby ich rodziny to udostępniały, to być może nagranie jakiegoś filmiku prezentującego w ogóle o co chodzi. Tak na szybko mamy przykłady dwóch takich działań w ramach naszego programu. Więcej ich jest, ale na szybko przychodzą mi dwa. Pierwsze to działanie, gdzie młodzi ludzie po wizycie w takim domu samopomocy, w którym osoby w różnym stopniu niepełnosprawności funkcjonują, pracują, działają, gdzie młodzi ludzie po pobycie w takim domu samopomocy stwierdzili, że chcieliby zebrać pieniądze na jakieś materiały dydaktyczne, jakieś gry integrujące, nie wiem, takie zabawowe, żeby ci ludzie tam w tym domu samopomocy mogli skorzystać z czegoś więcej. Udało im się zebrać, to była nieduża kwota pieniędzy, tak przynajmniej bodajże chyba 300 zł. Drugim przykładem takiego działania to kiedy młodzi ludzie zbierali na taki sprzęt do sterylizacji narzędzi weterynaryjnych w kontekście schroniska, które prężnie działa w ich okolicy. I ta kwota już była dużo większa, bo to było 6 tysięcy złotych i też udało im się zebrać te pieniądze, zmobilizowali społeczność lokalną. Także pokazuje, że są takie sytuacje, jakby ten rozstrzał kwotowy może być różny, ale żeby jednak starać się też realistycznie to zaplanować. Bo mamy też przykłady takich działań, gdzie młodzi ludzie określają, że chcą na przykład zrobić jakiś duży festiwal i określają, że będzie im potrzebna duża kwota. No i okazuje się, że ciężko to idzie. W sensie ciężko, no bo też może, być może inni ludzie w ich społeczności nie do końca wierzą, że zbierzecie na przykład 500 000 złotych na coś. Także zachęcamy do też przyjrzenia się tej ścieżce. To chyba tyle, jeżeli chodzi o tę ścieżkę. Czwarta ścieżka to poczytajmy lokalnie. To jest taka ścieżka, która Państwu może być znana też z innych programów realizowanych przez CEOM. W tym semestrze, odpowiadając też na potrzeby osób, które realizowały bądź chciałyby realizować, ale akurat skończyły się nabory w ramach naszego programu Poczytajmy. W odpowiedzi na tą potrzebę stwierdziliśmy, że też chcemy włączyć kolejną ścieżkę i ona będzie tą ścieżką dotyczącą książki. I tutaj zachęcamy do tego, żeby ci młodzi ludzie skupili się bardziej na organizacji takich akcji czytelniczych różnych. Czy to w formie gier terenowych, czy to w formie spotkań z różnymi osobami lokalnymi, jakimiś literatami, poetami, osobami, które wydały bądź nie wydały swoich jakichś, nie wiem, książek bądź wierszy, tomików, czy też oczywiście zachęcamy do tego, żeby zapraszać też osoby, które są jakieś. Coś mi rozłączyło, czy teraz? To wszystko okej. Czy są jakoś rozpoznawalne, bo znane są po prostu, znanymi są autorami. Można wykorzystywać w różnych kontekstach. Ważne jest, żeby ta książka to było takie narzędzie do dialogu, żeby pokazywać, że poprzez czytelnictwo, poprzez
poznawanie różnorodności tych dialektur. Oczywiście, fajnie jest, jeżeli to ma też jakiś kontekst. Mamy teraz stulecie odzyskania niepodległości i myślę sobie, że to jest jeden z takich powodów, gdzie można sięgać po różne, po literaturę dotyczącą konkretnego okresu, ale też nie musicie jakby tak, nie musicie wpisywać się w taki nurt, bym powiedział, ogólnopolski, możecie wpisać się jak najbardziej w nurt lokalny i to też będzie, być może nawet jest ciekawsze do takiego, wiecie, wyciągnięcia, pokazania, że coś, co w jakiś sposób zostało może trochę zapomniane, albo dużo, wiele się o tym nie mówiło, to teraz na przykładzie różnych jakichś przekazów literackich, przekazów słownych, można gdzieś to wyodrębnić. Zachęcamy też do takich form angażujących, typu właśnie gry terenowe, gdzie na podstawie konkretnej książki, fajnie, jeżeli odwołuje się ta książka do konkretnej waszej miejscowości, miasta. I oczywiście takich przykładów jest dużo w literaturze polskiej, ale jeżeli nawet nie odwołuje się, no to możecie przecież zaaranżować to miejsce swoje jako miejsce z tej konkretnej książki. Pomysłów jest tutaj, myślę, wiele. My w tej broszurze Poczytanie lokalne opisujemy kilka różnych pomysłów, także zachęcamy do tego. Przechodzimy dalej. Dobrze, to teraz tak. Omówiliśmy cztery ścieżki pokrótce tematyczne. Teraz powiemy jeszcze o takich dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to dobry projekt uczniowski. Takie konkretne punkty, konkretne kryteria, które składają się na taki projekt uczniowski. Też mówimy o tym, podkreślamy, ponieważ my jako CEO pracujemy tą metodą. Ona przez też wiele lat przeszła jakąś modyfikację, też wypracowaliśmy te zasady, które uważamy za jakoś kluczowe, które działają i być może wy już też pracujecie tym projektem, bo też wiemy, że wielu nauczycieli, wiele nauczycielek działa też konkretnymi kryteriami projektu uczniowskiego, ale pokrótce jakby przedstawię te założenia. Pierwsze takie założenie to, że jest interesujący dla osób tworzących i odbiorców, czyli też odpowiada na konkretną potrzebę. Może być tak, że młodzi ludzie, z którymi pracujecie, wymyślą sobie coś, co jest super, ale jest super dla dwóch, trzech osób w tej grupie, a nie jest tak naprawdę potrzebą tej grupy i nie jest potrzebą tej społeczności. Bo jak wiecie, te programy, te projekty, które realizujemy w ramach programu Młodzi w Akcji, one niejako zachęcają, też w nich chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie wychodzili poza szkołę, żeby nie tylko robili coś z rówieśnikami, ale żeby też zachęcali, uczyli się też różnych rzeczy od członków społeczności lokalnej. Ma określony cel i kryteria sukcesu. O kryteriach sukcesu za chwilę jeszcze opowiem, ale cel jest tutaj istotny. Zastanówcie się nad tym celem pod takim kątem, na ile właśnie realistyczny, na ile ten cel jest do zrealizowania w obszarze, w którym mieszkacie, na ile to też jest cel znowu wynikający bezpośrednio z waszej potrzeby i jakby takimi kryteriami myślcie o tym. O kryteriach. Uczy planowania własnej pracy. Projekt uczniowski ma taką specyfikę, że w momencie, kiedy ktoś zacznie realizować działania według tego projektu, to ciężko w różnych obszarach swojego życia, planowaniu różnych rzeczy, ciężko się oderwać od takiego myślenia trochę projektowego. W sensie, że to myślenie projektowe bardzo pomaga w myśleniu takim właśnie celami, tym, co chcemy osiągnąć. Niekoniecznie od razu myślimy o działaniach, które podejmujemy, tylko najpierw zastanawiamy się nad tym, co my chcemy tak naprawdę osiągnąć. Dla kogo tak naprawdę to robimy? Bo to jest też istotne, że w tej potrzebie są ci odbiorcy, jak również dalej idąc jest cel i dopiero potem dobierając narzędzia mamy do czynienia z konkretnymi działaniami. I może być tak, że na przykład młodzi ludzie wymyślą sobie coś na początku, że chcą zorganizować jakieś wydarzenie. Projekcję filmów, albo na przykład jakiś koncert,
A może się okazać tak, że i na przykład chcą to w jakiejś intencji, w jakimś celu zrobić, a może się okazać tak, że przepracujecie sobie od potrzeby, zastanowicie wspólnie, na co chcecie jako grupa odpowiedzieć, to może się okazać, że koncert wcale tutaj nie jest taki priorytetowy, że może znajdziecie inną formę działań, która jest bardziej adekwatna do waszego celu. Uczy współpracy z innymi, również poza szkołą. Już o tym też powiedziałem, że samo wyjście poza szkołę to jest takie otwarcie się w różnych sytuacjach. Ja przypominam sobie takie sytuacje ze swojego doświadczenia, kiedy też stawiałem swoje pierwsze kroki około 12 lat, 13 lat temu, jeżeli chodzi właśnie o działania metodą projektu. I też dla mnie to było w pewien sposób odkrywcze, a z drugiej strony trochę stresujące dla mnie było wyjście do samorządowców, rozmawianie z nimi, zobaczenie jak to jest, trochę tego nie rozumiałem, a z drugiej strony wiem, że dzięki temu, że wtedy z grupką znajomych robiliśmy konkretne kroki ku temu, żeby uczyć się nowych rzeczy, to że w późniejszym czasie bardzo mi się to przydało. To łatwiej było mi porozmawiać, przekonać kogoś do czegoś, zachęcić do czegoś. No i tak to działa, że te działania, fajnie jest to zrobić, to są działania, które niosą ze sobą konkretny cel, konkretne jakieś zamiary, konkretne, nawet bym powiedział, czasem produkty powstają z nich, ale najistotniejsze w tym wszystkim to jest kwestia tego, że one uczą tej współpracy, że one dają po prostu takiego kopa pozytywnego, coś, co wiele innych rzeczy nie jest w stanie dać, bo satysfakcja z tego, że udało nam się zmobilizować inne osoby do czegoś, że udało nam się pójść z tymi rekomendacjami, na przykład z warsztatów przyszłościowych do samorządowców i pan burmistrz powiedział, słuchajcie, bardzo mi się to podoba i powiem wam więcej, że w najbliższym czasie myślimy, zastanawiamy się nad budżetem partycypacyjnym i może to jest właśnie moment, żebyście myśleli już o projekcie do tego budżetu. Wiecie, takich rzeczy jest bardzo dużo różnych. Ważne, żeby to wynikało bezpośrednio od tych młodych ludzi. Jest realistyczny, jako projekt uczniowski. Też mówiłem o tym. Odpowiada na potrzebę. Czasem może być coś nierealistycznego, bo też ważne, żeby się też tak nie fiksować, że zawsze musi nam po prostu wyjść. Czasem jest tak, że raz nam nie wyjdzie, robimy sobie taką krótką ewaluację, dlaczego nam nie wychodzi, co nam nie poszło, co poszło nie tak. I może się okazać, że dzięki temu, że nam nie wyszło, jesteśmy w stanie się nauczyć czegoś nowego. Najczęściej jest tak, że z błędów, które popełniamy, uczymy się czegoś nowego i nasze działania w przyszłości mogą w ogóle pójść na zupełnie inny tor. Odpowiada na potrzeby zainteresowanych, to już mówiłem, daje przestrzeń do uczenia się i refleksji, czyli też było zawarte już wcześniej, buduje wiarę we własne siły i daje radość tworzenia. Radość tworzenia to niesamowita rzecz. Myślę sobie, że tak, że przede wszystkim każdy może tworzyć. To, że ktoś czasem się bardziej lub mniej na czymś zna, to nie znaczy, że każda osoba nie ma w sobie nie ma w sobie takiej nuty tworzenia. Owszem, ma, potrzebne jest stworzenie konkretnej przestrzeni, konkretnego pola do tego, żeby ta kreatywność mogła się wyzwolić. I trochę tutaj też powiem przejdę płynnie do tych kryteriów sukcesu, ale powiem jeszcze o takiej rzeczy, o której jeszcze napomknę później, o liderach i liderkach. Że warto, żebyście też proponowali, zachęcali młodych ludzi, z którymi pracujecie, do przejmowania różnych ról w grupie. Jeżeli będziecie realizować ten projekt, to żeby oni próbowali różnych działań, żeby w różnych sytuacjach starali się odnaleźć, żeby nie powodować takich sytuacji, że zawsze konkretne osoby robią to samo, tylko żeby zachęcać ich do przełamywania różnych barier. Oczywiście to nie jest łatwe. Też jak myślę sobie o sobie i o swojej jakiejś takiej drodze, to że dla mnie długo problemem było wyjście do osób, które na przykład były przedsiębiorcami, były urzędnikami i rozmowa z nimi, bo się zawsze stresowałem. Wiedziałem, co chcę powiedzieć, ale po prostu język stawał mi kołkiem i w zasadzie zapominałem. Tylko tak patrzę jeszcze na mnie. A, dobrze. Ania mi daje tutaj znać, że ktoś jest w poczekalni. Ja zobaczę, czy ja mogę coś z tym zrobić. Nie mam tutaj nikogo.
Nie mam nikogo w poczekalni. Wiesz, u mnie tego nie widać. Ktoś przez Androida, przez telefon patrzy, ogląda nas, a pozostałe osoby są. Dobrze. Okej, ale dziękuję też za. Tak, jeżeli chodzi właśnie jeszcze o sojuszników, bo też jak przejdę dalej do kryteriów, to tam jeszcze będzie o sojusznikach, to też zachęcam już teraz, jak macie możliwość wejścia na stronę do pobrania sobie poradnika, przejrzenia sobie tych części dotyczących bezpośrednio samych ścieżek, ale też zobaczenia na koniec tej publikacji. I tutaj mamy różne załączniki, które też mogą Wam się przydać w planowaniu działań. Są to zarówno takie załączniki dotyczące listu do sojusznika. Tak też opowiem zaraz przy tych kryteriach sukcesu, bo to też jest kluczowe, że w tym, że ci młodzi ludzie realizują ten projekt, poznają perspektywę różnych osób, grup, to też, żeby szukać sojuszników. Bo wiadomo, że dzięki temu te ich działania są w stanie być bardziej długofalowe, bo dzisiaj zachęcając kogoś konkretnego, są w stanie za jakiś czas znowu zwrócić się do tej osoby, albo ta osoba nawet sama zobaczy, że ci młodzi ludzie robią coś i przyjdzie, nie wiem, przyniesie ciasto, może wesprzeć ich finansowo, może wesprzeć ich lokalem. Możliwości jest tutaj wiele. Dobra. Przechodząc do części dotyczących kryteriów sukcesu, czyli najprościej mówiąc tego, na co warto zwrócić uwagę, co jest bardzo ze sobą zespolone z tymi kryteriami uczniowskiego. I pierwsze takie kryterium sukcesu to uczniowskość projektu. Takie trochę trudne słowo, ale wiadomo, o co chodzi. Istotne jest to, co wcześniej mówiłam, że to wynikało bezpośrednio od tej młodzieży. Nawet słuchajcie, jeżeli to będzie działanie małe i w waszej ocenie, bo też tak może być, że w waszej ocenie może to być działanie, które jest mało ambitne, to żebyście się na tym też jakoś nie zatrzymywali, nie zatrzymywały. Niech młodzi zrobią to. Jeżeli oni zrobią jedno działanie bardziej samodzielnie, to wtedy łatwiej będzie im robić kolejne. No, jest jakaś logika w tym. Wiadomo, że też nie zawsze to tak zadziała. To nie jest tak, że zawsze tak samo świat wygląda, ale w momencie, kiedy im więcej będzie takiego wątku włączającego ich i brania tej przestrzeni przez nich, tym jest większa szansa na to, że oni będą zachęceni do tego, żeby robić coś więcej. I będą bardziej utożsamiać się nawet z tym sukcesem, czy nawet z tą porażką, którą w ramach tego projektu osiągnęli czy doświadczyli. Podział zadań. To jest kolejna rzecz. Przywołam trochę to, co powiedziałem wcześniej, że warto, żebyście w tym planowaniu, bo wy jako osoby wspierające, super jakbyście zbierały różne rzeczy. Prowadząc te spotkania, a macie super doświadczenie zapewne, w takim też i samym nauczaniu, edukowaniu i też wprowadzeniu tego całego procesu, to żebyście zbierali ich potrzeby, ale też porządkowały, rozumiemy, tą strukturę konkretną. W momencie, kiedy oni dzielą się zadaniami, to żeby jasno wyznaczać, kto konkretnie czym, do jakiego czasu. Jeżeli to jest możliwe, jeżeli na to pozwala specyfika działania, to zachęcajcie ich też do tego, żeby na przykład przez jeden tydzień. Tutaj taki przykład, przez jeden tydzień bloga czy Facebooka prowadzi jedna osoba, przez drugi tydzień druga osoba, ale dowiaduje się też od tej pierwszej osoby, na co warto zwrócić uwagę. Tak, żeby też między nimi była ta wymiana informacji, żeby też próbowali wchodzić w różne role. Oczywiście to jest przykład Facebooka, ale równie dobrze może to być spotkanie ze społecznością lokalną, z prowadzeniem tych warsztatów, czy takim moderowaniem tych warsztatów. Wiadomo, że prościej jest, kiedy jest kilka osób, tych młodych ze sobą razem siedzących i wspierających się, niż będzie to jedna osoba. Chociaż jak wiemy, u was, jak i wszędzie są liderzy, liderki, którzy często są w stanie sami pociągnąć jakieś spotkanie. Warto, żeby mieć na uwadze jakby różny potencjał osób i grup. Też może być tak, że potencjał osób, z którymi pracujecie, może dzięki tym działaniom, które robicie, być bardziej wyodrębniony. Może się okazać, że
w momencie, kiedy wiecie, że jakieś osoby działają konkretnie, bo znacie je z tych ławek szkolnych, znacie je z jakichś działań wewnątrz szkoły i one działają według pewnego schematu. Najczęściej angażują się w jeden rodzaj działań, w podobny sposób funkcjonują, to może się okazać tak, że w momencie, kiedy wychodzicie na zewnątrz, kiedy robicie coś innego niż dotychczas, ta przestrzeń spowoduje, że osoby, które dotąd działały konkretnie, dość przewidywalnie, zaczną robić coś innego. Może po prostu w nich obudzić się, mogą poprzez zachęcenie, mogą zająć się czymś innym, czymś, czego wcześniej nie robili. I to też jest w pewien sposób piękny, bym nawet powiedział, bo wtedy osoby mają szansę też jakoś realizować się w tym działaniu. Harmonogram działań. Określicie jasno harmonogram. Również właśnie musi to być zespolone z tym podziałem zadań, ale w takim sensie, żeby wyznaczyć sobie też ramy czasowe, do kiedy coś ma się wydarzyć, kto ma coś zrobić. Wyznaczcie sobie też konkretne terminy, kiedy ma to być zrealizowane. Kto jest za to odpowiedzialny? W jaki sposób też rozmawiacie? Kiedy spotykacie się i rozmawiacie ze sobą o tym, co udało się zrobić, czego nie udało się? Zachęcacie tych młodych ludzi do tego, żeby w momencie, kiedy mają trudności z czymś, żeby o tym mówili. Jeżeli czegoś im się nie udało zrobić, to niech powiedzą. Ale wiecie, to jest błahostka na takiej zasadzie, że ktoś albo zapomniał, albo mu się nie chciało, to ważne, żeby o tym powiedział, bo wtedy możecie jakoś przeciwdziałać temu, możecie jakoś wpłynąć na to, możecie się zapytać, co ta osoba potrzebuje, nie wiem, żeby na przykład zrealizować to działanie, a jeżeli nie chce zrealizować tego działania, to może zająć się czymś innym. Przechodząc dalej do pozyskiwania sojuszników. To jest dla nas, tak jak powiedziałem, bardzo ważne i odwołałem się wcześniej do tego listu do sojuszników będącego w naszym poradniku, ale myślę sobie, że to jest taka rzecz, jedna z kluczowych, z którą oni są w stanie wyjść z tego projektu. To znaczy zdobyć tych sojuszników, którzy w późniejszym czasie będą w stanie jakoś ich wesprzeć albo nawet tylko i wyłącznie na potrzeby tego działania. Ale dzięki temu pokazują, że są w stanie zmobilizować nie tylko swoich rówieśników, nie tylko swoje rodziny, chociaż rodziny też są sojusznikami. Też traktujmy to w ten sposób. Sojuszników traktujmy jako wszystkie osoby, które są poza gronem waszej grupy projektowej, czyli równie dobrze może to być dyrektor, dyrektorka waszej szkoły, ale może to być też ksiądz w parafii, może to być, nie wiem, strażak, może to być pan policjant, może to być pani z biblioteki. Ważne, żeby znaleźć taki punkt wspólny, w którym możecie, gdzieś te wasze drogi mogą się znaleźć. Tak, to jest jakby istotne. Pamiętajcie bardzo o tym, bo też dzięki temu ci młodzi ludzie będą uczyć się obcować z różnymi osobami, rozmawiać z nimi, poznawać perspektywę, inspirować się tym. Promocja wydarzenia jako piąty punkt. Patrzę na czas i zostało nam 10 minut, około 10 minut. Promocja wydarzenia. Najprościej powiem w jednym zdaniu, chwalcie się tym, co robicie. Pokazujcie to na swoich stronach szkoły, na stronach facebookowych, jeżeli prowadzicie bloga, na blogu, kontaktujcie się z mediami lokalnymi. Zauważcie, jak dużo rzeczy takich, bym powiedział, bardzo przeciętnych gdzieś w mediach lokalnych się pojawia. Wasz projekt ma szansę być czymś ciekawym, ma szansę być taką odskocznią od takich codziennych informacji dotyczących jakby tego życia codziennego, ma szansę, nie wiem, dzięki temu, że media jakoś się tym zainteresują, lokalne, może dojść do takiej sytuacji, że na przykład wywiad zostanie przeprowadzony z tymi młodymi ludźmi, że gdzieś tam pojawią się jakieś zdjęcia. Zachęcamy do tego, żebyście promowali. Pamiętajcie także o nas w tych materiałach promocyjnych i jak wyślemy do was taki pakiet z informacjami po tym webinarze, to tam między innymi przesyłamy do was logotypy, bo nam też zależy na tym, żebyście pokazywali, że robicie to w ramach naszego programu. Tak. Prezentacja publiczna, jako szósty punkt. Są takie działania, zachęcamy tak naprawdę w każdej z ścieżek, zachęcamy do tego, żebyście niezależnie od tego, co robicie, czy robicie zbiórkę pieniędzy przez internet,
Czy robicie właśnie te warsztaty przyszłościowe, gdzie zbieracie rekomendacje? Czy robicie wywiady? Czy rozrysowujecie plan miejscowości, jak mogłaby wyglądać za jakiś czas? Czy robicie jakieś wywiady z bohaterami, bohaterkami społeczności lokalnej? Czy robicie właśnie akcje czytelnicze? Fajnie by było, gdybyście, i super, my to wspieramy bardzo i zachęcamy do tego, żebyście realizowali te prezentacje publiczne. Czy to w gronie? Super by było, gdybyście robili to w gronie społeczności lokalnej. Na przykład, wychodząc ze szkoły, zrobili to w świetlicy, która, nie wiem, świetlicy, która jest poza szkołą, albo na przykład w bibliotece, albo w domu kultury, gdzie możecie zaprosić rodziny, gdzie możecie zaprosić różne osoby ze społeczności lokalnej i pokazali, że coś takiego miało miejsce. Bo wiecie, poza tą informacją promocyjną, która jest w internecie, która jest gdzieś w mediach, ludzie, fajnie jest po prostu, jak można czegoś doświadczyć na żywo, kiedy pokazujecie cały ten proces dochodzenia do tego etapu końcowego, pokazanie efektów. Też będzie tak, że w tych prezentacjach publicznych pokazujecie efekty, ale też zwróćcie uwagę na proces, żeby ci młodzi ludzie pokazali, opowiedzieli, jaki był proces dochodzenia do tego ostatniego momentu, kiedy udało mi się zrealizować. Też w takim myśleniu, że ta prezentacja publiczna poza pokazaniem społeczności lokalnej, że młodzi są zaangażowani, robią fajne rzeczy, to też ma taką funkcję, żeby zainspirować też innych młodych ludzi albo inne osoby ze społeczności lokalnej. I ostatni punkt, ewaluacja i podsumowanie. Nie zapominajcie o tym. Spotkajcie się z grupą projektową już po wszystkim. Zrobiliście prezentację publiczną, wypracowaliście konkretne działania, dajcie sobie chwilę czasu, po czym spotkajcie się, podsumujcie we własnym gronie, co udało Wam się zrobić i porozmawiajcie o tym, jakie były Wasze sukcesy, jakie były Wasze trudności, porozmawiajcie o tym, co można by było na przyszłość zmienić, co można by było zaplanować. Ta ewaluacja może też być w formie anonimowej. Wy jako nauczyciele, nauczycielki możecie przygotować ankiety, proste ankiety ewaluacyjne dotyczące tego konkretnego działania, ale możecie też sobie to rozrysować, możecie zrobić mapę myśli. Wszystko zależy od Waszej inwencji. Ważne, żebyście o tym nie zapominali, bo to też pozwoli wam po prostu na planowanie kolejnych działań. A też o to chodzi, żeby te projekty to nie były jednorazowe projekty. Jeżeli tak się wydarzy, to w porządku, tak też może być, ale zachęcamy Was do tego. I też tak to narzędzie, te narzędzia, które są w konkretnych ścieżkach, są skonstruowane, żeby one dawały, puszczały takiego ducha, że realizując jedno działanie, aha, to wygląda w ten sposób, mogę zrobić coś w przyszłości dalej. Także tutaj tą ewaluacją i podsumowaniem kończę kryteria sukcesu. Co jeszcze może być przydatne? I tutaj mam jeszcze takie trzy punkty. Wybór liderów i liderek. I to jest, zapewne jest tak, że w waszych grupach są takie osoby, które się wyróżniają, nie bardziej. Czasem jest tak, że osoby, które są liderami, liderkami, mogą być zbyt dominujące w grupie. Na pewno macie takie doświadczenie z takimi osobami. Ważne, żeby jakoś móc wykorzystać ten potencjał. Jeżeli ktoś jest bardziej dominujący, to żeby móc wykorzystać to w formie takiego wykazania się, ale na przykład od strony takiej, bym powiedział, koordynacyjnej, spinającej ten cały proces. Też docenienia tej osoby w taki sposób, że jest ona w stanie, że jest ona w stanie dać z siebie wiele, bo często jest z siebie wiele dać, a z drugiej strony dla całego procesu też może zrobić coś korzystnego. Ale też zobaczycie, że w ramach tych działań, które będziecie realizować, może się wydarzyć tak, że osoby, które z góry określacie jako liderzy, mogą tak naprawdę te, które określacie, mogą być tymi liderkami, ale one mogą na przykład niekoniecznie chcieć być akurat w tym projekcie liderkami, a może się okazać, że w toku
nie tyle pokazania palcem, ty zostaniesz liderem, ale w takim toku rozmowy o tym, kto może przejąć jaką rolę w samym tym projekcie, mogą się zgłosić osoby, które dotąd nie były liderkami, albo były gdzieś z boku. Może się okazać, że one się ośmielą, bo od dłuższego czasu myślały o tym. Ważne jest, żebyście mieli taką uważność na to, żeby też wspierać taką osobę, żeby wspierać też ten proces, ale wy to wiecie. Pracujecie na co dzień z młodzieżą, wiecie też, co jest tutaj kluczowe. Podsumowując ten pierwszy punkt, mogą to być liderzy, którzy już funkcjonują w waszych grupach, ale zachęcam też do tego, żeby młodzi ludzie wytypowali albo siebie sami jako liderów, albo wspólnie wytypowali, przypisali się do roli tego lidera bądź liderów. To może być kilka osób. Łatwiej wam będzie też zarządzać wspólnie tym projektem, jeżeli będzie taka osoba czy kilka osób, które będą jakoś znacząco zaangażowane w tym działaniu. Drugi punkt to dokumentacja projektu przez cały okres realizacji, czyli to są zarówno zdjęcia, jak i pisanie właśnie jakichś relacji. Zachęcamy do tego, znowu cofając się do punktu dotyczącego relacji na naszej stronie. Zachęcamy do tego, żebyście opisywali. Mamy przykłady takich relacji, gdzie grupy opisywały większość swoich spotkań jeszcze przed finalną realizacją projektu, to było w trakcie, przed finalnym jakby wydarzeniem. I to też było ciekawie się tego czytało, no bo grupa opisywała, że dzisiaj spotkała się, robili mapę myśli, zastanawiali się, jak mogą wyglądać ich te miejsca konkretne w ich miejscowości. No więc jakby tutaj tych możliwości jest wiele. Ważne, żebyście pamiętali o tej dokumentacji, dodając też oczywiście, jakby zachowując tą dokumentację dla siebie i później w sprawozdaniu końcowym dla nas zawierali i zdjęcia, i opisy. Ważne jest, pokazuję trzeci punkt, podziękowanie dla sojuszników. W ogóle dziękowanie jest super. Dziękujcie sobie wzajemnie w tym projekcie, dziękujcie sojusznikom, czy to w formie właśnie jakiejś oficjalnej na zasadzie napisanego takiego listu, czy to w formie osobistej, czy to w formie filmiku. Dziękowanie jest fajne, bo też pomaga podtrzymywać relacje i uruchamia endorfiny. Ludzie lubią być doceniani i myślę, że to jest fajnie, żeby o to dbać. Ania mi pokazuje, że czas nieubłaganie tutaj ucieka. Jest jeszcze przynajmniej kilka punktów. Ogólnopolska prezentacja projektów młodzieżowych. Krótko powiem. 12 czerwca 2018 roku zapraszamy Was do Zamku Królewskiego w Warszawie. Ci, którzy brali udział we wcześniejszych latach, wiedzą, że polega to na prezentacji projektów młodzieżowych. My w ramach naszego programu mamy możliwość sfinansowania do 20 przejazdów, dla 20 grup, do 400 zł na każdą grupę za przejazd. Zachęcamy do zgłaszania się przez formularz do 7 maja. Wchodząc na stronę oppm.co.org.pl, tam wypełniacie naprawdę krótki formularz, ale ważne jest, żebyście opisali tam swój projekt, który zrealizowaliście. Także zachęcamy do tego, żebyście tam pisali zarówno o sukcesach, jak i trudnościach, ale też czym możecie się pochwalić podczas takiego wydarzenia. W newsletterze też wyślemy Wam więcej informacji na ten temat. Jeszcze jedno słowo. My w tym roku zmieniamy trochę formułę, ona będzie bardziej warsztatowa, czyli z jednej strony będzie taki punkt, gdzie młodzi ludzie będą mogli podzielić się doświadczeniami wspólnie w grupach. Będzie refleksja, będzie integracja, ale też będziemy chcieli, będzie taka mini forma prezentacji. Jeszcze na razie nie zdradzamy dokładnie, w jakiej formie, bo nam się to klaruje, ale będzie też część dotycząca warsztatów z konkretnymi narzędziami, umiejętnościami i wiedzą dla młodych ludzi. Także oni przyjeżdżają, dowiedzą się czegoś nowego, z czym będą mogli wyjechać. Granty. Konkurs grantowy, o którym wcześniej też wspominałem, Fundacja Banku Zachodniego WBK przekazuje w tym roku środki na 10 grantów, średnio 1000 zł na jeden grant. Nabór wniosków będzie od 25 kwietnia. Napiszemy Wam
najbliższym newsletterze, który bodajże, nie patrzę, nie mogę spojrzeć teraz na kalendarz, ale który bodajże wychodzi chyba 26 kwietnia, ale informacje o grantach wrzucimy na naszą stronę programu Młodzi w Akcji i będziemy Was zachęcać do tego, żebyście zgłaszali się do 15 maja. Wyniki będą 22 maja, a realizacja od 25 do 30 czerwca. I więcej informacji w najbliższym newsletterze, tam też o szczegółach. Czuję, że jesteśmy na końcu. Czas na pytania. No właśnie. Czy są jakieś pytania, na które, chcielibyście zadać, a na które nie uzyskałyście odpowiedzi od Ani Mitury, która tutaj dziennie czuwa na czacie? Jeżeli nie, to chwilę jeszcze mamy. Ja zapytam tylko Ani, czy widać całą ankietę? Ankietę całą widać. Słuchajcie, jedna taka rzecz jeszcze jest. Chcielibyśmy dla Was przygotować jeszcze webinarium, jedno czy dwa, patrzę na nie, dwa. Dwa webinaria tematyczne, które odpowiadają na Wasze potrzeby. No i też to, co tutaj mamy zapisane, to są tematy, które, propozycje. To są propozycje, które dotyczą konkretnych tematów. Zachęcamy, żebyście w tym momencie zagłosowali na dwa, na dwa takie tematy, które Waszym zdaniem są najważniejsze. Webinaria, które chcielibyście obejrzeć, dowiedzieć się czegoś nowego o tej konkretnej rzeczy. Jeżeli nie ma czegoś, co, jeżeli nie ma tutaj jakiegoś punktu, który przychodzi Wam do głowy, to napiszcie na czacie, z czego jeszcze takie webinarium mogłoby być. Na razie jest 6 osób, także zachęcamy jeszcze pozostałe osoby. Oczywiście zachęcamy też do kontaktu z nami, ze mną i za nią, którą, jeżeli będziecie mieć jakieś pytania po tym webinarium, będziecie chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, co tutaj nie wybrzmiało, o jakichś inspiracjach, o jakichś materiałach, to oczywiście z jednej strony odsyłamy Was do naszych publikacji. Tak, webinarium będzie dostępne na YouTubie, my je nagraliśmy, także będziecie mogli i mogły sobie je odtworzyć. Także jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania, to zachęcamy Was do kontaktu z nami. My jesteśmy do dyspozycji, zwłaszcza ja jestem do dyspozycji, bo Ania trochę w mniejszym wymiarze czasowym, ale też na maile odpowiadamy w ciągu tygodnia, najczęściej w ciągu 2 dni roboczych na te wiadomości, ale zachęcamy też do kontaktu telefonicznego. Też mamy takie doświadczenie, że czasem po prostu chcecie się wygadać, chcecie opowiedzieć o jakiejś trudności, chcecie się czegoś doradzić. My też mamy doświadczenie, czy w pracy właśnie z różnymi grupami, też z młodzieżą, czy w takich animacyjnych działaniach edukatorskich. Jeżeli sami czegoś nie będziemy wiedzieć, to jako zespół CEO i nasz dział, czy działy, w których działamy, mamy po prostu konkretne osoby też z różnym doświadczeniem i chętnie dzielimy się tym, co wiemy. Mam na razie 8 osób, a 19 beze mnie, czyli 17 osób mam na liście. No ale chyba nie ma co przeciągać. Tak patrzę na Anię. Chyba kończymy, tak? Dobrze, to bardzo dziękujemy. To jeszcze na koniec tylko pamiętajcie o naszym programie. Pamiętajcie o tym, że planować możecie już od tego momentu. Zachęcamy do tego, żebyście przyjrzeli się i przyjrzały specyfice tych konkretnych ścieżek, żebyście zaplanowały już to spotkanie najbliższe jakoś, czy przed majówką, pewnie majówką jeszcze.
Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Życzymy Wam, żeby te Wasze plany wspólne z młodzieżą wypaliły. Czekamy na Wasze projekty, czekamy na Wasze relacje i jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzięki serdeczne, trzymajcie się ciepło.